Po okazałem zwycięstwie w Bełchatowie nad Skrą Częstochowa na pewno nastroje w szatni bardzo dobre. Powiedz, czy wyczuwalny jest taki balans, że no w tym momencie jesteśmy w tej ponownie w miarę bezpiecznej części tabeli Fortuna pierwszej ligi? No tak jak pan powiedział, było to okazałe zwycięstwo, my na pewno się bardzo cieszymy, no przede wszystkim, że zdobyliśmy te 3 punkty, no już styl, fajnie, że to jest dobra gra i dużo bramek, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze były 3 punkty. W szatni da się wyczuć, że jest jakby tydzień pracy po wygranym meczu, ale już musimy zapomnieć i skupić się na następnym przeciwniku. Radek, ja troszeczkę jeszcze podrążę. Jakie to magiczne siły wstąpiły w nasz zespół, że zdominowaliśmy absolutnie rywala, nie daliśmy mu rozwinąć się skrzydeł i myślę, że ten wynik wywieziony z Bełchatowa w konfrontacji z Częstochową mógł być jeszcze bardziej okazały. Myślę, że to żadne magiczne siły, po prostu każdy z chłopaków myślę, że uwierzył w to, że umie grać w piłkę i może. Takim kluczowym czynnikiem powiedziałbym, że było to wejście w mecz, bo zdobyliśmy bardzo szybko bramkę, zyskaliśmy pewność siebie, a przede wszystkim skra też troszkę już podłamała się i myślę, że dlatego właśnie tak ten mecz przebiegł. Dane było ci w tym spotkaniu wystąpić przez 19 minut. Tyle czasu poświęciłeś na to, żeby zaprezentować swoje umiejętności. Powiedz, jak wchodzi się na plac przy tak pozytywnym wyniku, przy takim prowadzeniu, czy nie jest ciężko momentami zachować tą koncentrację i realizować te wytyczne, które masz od trenera? Na pewno wchodzi się bardzo przyjemnie, no jak już wiadomo, że można powiedzieć, mecz jest zamknięty i można tylko zrobić jeszcze coś od siebie dla drużyny dodać, więc na pewno to wejście jest dużo przyjemniejsze niż przy wyniku niekorzystnym dla nas albo remisowym. We wrześniu w pojedynku z Chrobrym padł remis 1-1. Powiedz, jakie czynniki składowe mogą przesądzić o tym, że w piątek będziemy cieszyć się ze zwycięstwa? Ciężko powiedzieć, jeszcze jesteśmy przed analizą przeciwnika. Myślę, że sztab nam nakreśli, co będziemy musieli w tym meczu zrobić, żeby zostały 3 punkty w Rzeszowie. No jak wszyscy wiemy, no Chrobry Głogów nie za dobrze zaczął tą rundę, bo raptem bodajże 1 zwycięstwo. Ale no nie ma co na to patrzeć, musimy się skupić na sobie, bo jak to mówią, gra się tak, jak przeciwnik pozwala i to musimy my pokazać, że będziemy stroną dominującą i na pewno uda nam się wygrać. No właśnie, to o czym wspomniałeś, że Chrobry faktycznie nie rozpoczął tego noworocznego grania w dobrym stylu, wpływa na mental, faktycznie gdzieś przekłada się na chłopaków, że no, spoglądają w tabelę i też widzą, że no, niekoniecznie tam idzie. Nie, na pewno tak do tego nikt nie podchodzi, że to u przeciwnika jest coś słabiej. My się skupiamy, tak jak powiedziałem, na sobie i to jest najważniejsze. Piątkowe granie. Cały czas nie możemy gdzieś wstrzelić się w ten weekend. Owszem, była Wielka Sobota, ale to no, niekoniecznie chyba ten moment taki pozytywny dla piłkarzy. Teraz znowu piątek, godzina 18. To co, zaprośmy wszystkich kibiców, żeby pojawili się już po skończonej pracy na obiekcie miejskim. To tak, no chciałbym zaprosić wszystkich kibiców, żeby nas wspierali w to piątkowe, można powiedzieć, popołudnie od siebie. My na pewno damy z siebie wszystko, żeby te 3 punkty zostały w Rzeszowie i jako drużyna bardzo prosimy, żebyście nas wspierali w tym. Radek Kanach, dzięki, że byłeś w Resovia TV. Dziękuję bardzo.